Dzień dobry, drodzy widzowie. Temat fascynujących budowli starożytności towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Cudowne obiekty, które na pierwszy rzut oka wydają się całkowicie niemożliwe do stworzenia, rozbudzają ciekawość wśród społeczności interesującej się tematem tzw. starożytnych astronautów i nie tylko. Kiedy weźmiemy na warsztat niektóre z przykładów starożytnej architektury, trudno nie oprzeć się wrażeniu, jakoby ówczesna cywilizacja wcale nie odstawała postępem technologicznym od współczesnych dokonań. Idealnie wyrzeźbione budynki w litej skale przypominają twór stworzony nie za pomocą ludzkiej ręki dłuta i młotka, a bliżej niepoznanej nam technologii, która nie przetrwała do obecnych czasów. Począwszy od bardzo tajemniczego miasta Petra, ujrzeć gołym okiem możemy niesamowitą złożoność stworzonych w litej skale budynków. Znajdujące się w Jordanii ruiny starożytnego miasta sprawiają wrażenie, jakby wykonane zostały za pomocą czegoś, co współcześnie nazwalibyśmy drukarką 3D. Wielkość i szczegółowość tych obiektów rozbudza w ludziach ciekawość tak wielką, że ilość pytań w ich kwestii wręcz przytłacza archeologów, którzy niekiedy mają nie lada problem, aby w racjonalny sposób wytłumaczyć proces powstawania tak niesamowitych budynków. Podobnie wyglądają indyjskie świątynie, również wykute w litej skale. Ajanta i Ellora współcześnie rozsławiają turystykę w Indiach, przyciągając setki tysięcy turystów każdego sezonu. Perfekcyjnie wykonane, w niektórych miejscach nieukończone ornamenty, rzeźby, kolumny oraz wejścia do świątynnych pomieszczeń wykonane zostały w litej, twardej skale. Ilość niesamowitych szczegółów wręcz poraża swoim pięknem i doskonałością. Te niesamowite świątynie robią piorunujące wrażenie na każdym, kto tylko je zobaczy. Przykładów takich wspaniałych budowli rozmieszczonych na całym globie oraz innych równie interesujących jest co niemiara. Nie trudno wspomnieć tu o Göbekli Tepe, piramidach Majów, wspaniałych sumeryjskich ziguratach, Pumapunku czy Machu Picchu. Jednak jedną z najwspanialszych pozostałości po potędze dawnych cywilizacji jest kompleks piramid w Gizie. Ich kwestia poruszana była wiele razy, a z każdym rokiem dowiadujemy się coraz to ciekawszych i bardziej kontrowersyjnych rzeczy na ich temat. Do dzisiaj kwestią sporu jest ich wiek, przeznaczenie, twórca i architekt. W tym odcinku przedstawię wszystkie tajemnice związane z tym niesamowitym przykładem kunsztu dawnych cywilizacji. W 2018 roku media obiegła informacja podana przez doktora Andrzeja Ewiukhina, jednego ze współautorów prac badawczych zajmujących się tajemnicami piramid w Gizie. Mianowicie, świat naukowy poważnie zaczął interesować się właściwościami elektromagnetycznymi piramid. Zespół badaczy zdecydował sprawdzić, czy wielka piramida może zachować się jak olbrzymia cząstka rezonująca z falami radiowymi. Naukowcy poddali wielką piramidę działaniu kilku rodzajów promieniowania elektromagnetycznego. Badacze po krótkiej chwili na swoich urządzeniach zauważyli, że piramida weszła w reakcję z promieniowaniem. Zespół naukowców, zdumiony wynikami badań, ogłosił, że piramida wykazała działania rezonujące, czyli jest w stanie przechwycić promieniowanie elektromagnetyczne oraz wzmocnić je kilkukrotnie. Naukowcy powtórzyli eksperyment kilka razy przy zastosowaniu fal radiowych i za każdym razem otrzymywali ten sam zadziwiający rezultat. Wielka piramida posiada właściwości umożliwiające jej koncentrowanie energii elektromagnetycznej. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi badawczych umożliwiło zespołowi naukowców przedstawienie na grafice, w jaki sposób piramida pochłania i koncentruje energię. Dzięki tej analizie okazało się, że praktycznie cała energia koncentrowała się w komorach i pomieszczeniach znajdujących się w piramidzie oraz pod nią. Wybitnie interesująco wygląda schemat i sposób, w jaki wielka piramida przetwarza otrzymywaną dawkę energii. Na samym początku energia akumulowana jest w środku tzw. komnaty królewskiej, następnie rozsyłana jest do niżej położonych poziomów, gdzie znajdują się kolejne pomieszczenia. Badania nad dziwnymi właściwościami piramid w Gizie trwają nieprzerwanie od dziesiątek lat. W ramach programu badawczego Scan Pyramids analizie poddawane są trzy największe piramidy w Gizie oraz jedna mniejsza w Dahszur. Zespół naukowców zbadał termiczne właściwości tych obiektów. Wyniki badań okazały się przeczyć jakimkolwiek prawom fizyki.
Dziwną, cieplną anomalię wykryto w ścianie wschodniej piramidy Cheopsa. Trzy charakterystyczne bloki są cieplejsze niż reszta, z których zbudowany jest obiekt. Różnica temperatur jest wręcz kolosalna i wynosi 6 stopni Celsjusza. W tej samej piramidzie, przy wielkim portalu, jeden z kamiennych bloków znajdujących się nad nim jest istotnie cieplejszy niż analogiczny po odwrotnej stronie. Badacze byli osłupieni i mieli problem, aby racjonalnie wyjaśnić wyniki z przeprowadzonych badań. Najprawdopodobniej za cieplne anomalie odpowiadają nieodkryte dotychczas pomieszczenia lub obiekty, jednak część naukowców nie wyklucza, że anomalia może mieć związek ze specyficznym akumulowaniem energii elektromagnetycznej. Historia, która miała miejsce w 1940 roku, była jednym z pierwszych wydarzeń, które zmieniają współczesne pojmowanie kwestii piramid w Gizie. Młody brytyjski pilot Royal Air Force, przelatując nad piramidami, wykonał serię fotografii. Dzięki unikatowej grze świetlnej okazało się, że piramida nie jest zbudowana z 4 ścian, a z 8. Ściany obiektu są delikatnie wklęśnięte, co zobaczyć można jedynie z powietrza o odpowiedniej godzinie. Ośmioboczność piramidy widoczna jest przez krótką chwilę w godzinach wczesnoporannych podczas równonocy jesiennej oraz wiosennej. Sprawa 8 ścian piramidy wciąż jest otwarta i nie doczekała się racjonalnego wytłumaczenia. Jeśli mowa jest o konstrukcji piramid, warto w tym momencie uwydatnić kilka istotnych kwestii. Wielka piramida obecnie posiada 137 metrów wysokości, a boki jej podstawy 230 metrów długości. Budowla stworzona została z ponad 2,3 milionów kamiennych bloków o wadze od 2 do nawet 15 ton. Najcięższymi odkrytymi kamiennymi płytami są te znajdujące się nad Komorą Królewską, których waga dochodzi do ponad 50 ton. Usytuowanie Wielkiej Piramidy oraz całego kompleksu jest odzwierciedleniem pasa Oriona. Odnośnie tego układu powstała teoria zakładająca, że piramidy w Gizie przedstawiają pas Oriona w ułożeniu około 12,5 tysiąca lat temu. Teoria nosi nazwę Orion Correlation Theory. Jednym ze współautorów teorii jest pisarz Graham Hancock. Uważa się, że charakterystyczne ułożenie piramid oraz Sfinksa przedstawia rozmieszczenie konstelacji Oriona oraz gwiazdozbioru Lwa w chwili równonocy wiosennej w tak zwanym czasie astronomicznym. Istotnym faktem w tej kwestii jest tak zwana precesja osi Ziemi. Jest to zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała. Precesja osi Ziemi trwa około 26 tysięcy lat, a okres ten nazywany jest rokiem platońskim. Aby nie rozdrabniać się na szczegóły, zjawisko to przekłada się na zmienianie odbioru położenia gwiazd na niebie. Dla przykładu, gwiazda polarna nie zawsze ulokowana była na biegunie nieba. W czasach starego państwa Egiptu rolę tę pełniła gwiazda konstelacji Smoka o nazwie Tuban, a za 11 tysięcy lat znajdować się tam będzie gwiazda Vega. Zatem dzięki temu procesowi gwiazdy na naszym niebie cały czas wędrują i zmieniają swoje położenie. Autorzy teorii o korelacji Oriona względem piramid w Gizie właśnie na tej podstawie oszacowali, że piramidy przedstawiają układ Oriona sprzed 12,5 tysiąca lat. W tym momencie warto wziąć pod uwagę możliwy wiek piramid. Współcześnie uważa się, że piramidy w Gizie powstały około 4,5 tysiąca lat temu. Dlaczego więc przedstawiają one precyzyjny układ Oriona starszy o 8 tysięcy lat niż czas ich powstania? Cóż, w tym przypadku zdania są podzielone. W tej sprawie mocno interesująca wydaje się być tak zwana hipoteza erozji wodnej Sfinksa. Francuski mistyk René Adolphe Schwaller de Lubitsch jako pierwszy ogłosił, że Sfinks na swoich ścianach posiada ślady silnej erozji wodnej. Następnie tą sprawą zajął się Robert Schoch, profesor nauk przyrodniczych w College of General Studies na Boston University. Po analizie zgromadzonych materiałów, profesor doszedł do wniosku, że Sfinks rzeczywiście posiada na sobie ślady erozji wodnej spowodowanej przez długotrwałe i silne opady deszczu. Według Schocha ostatni okres intensywnych opadów deszczu w Egipcie zakończył się na przełomie 3 oraz 4 tysiąclecia przed naszą erą. Zatem, jeżeli Sfinks posiada na sobie ślady wydarzeń sprzed około 6 tysięcy lat, a obecnie jego wiek ustala się na 4,5 tysiąca lat,
to ta sprawa wygląda dość zdumiewająco. Warto zaznaczyć, że profesor Shoch ustalił wiek Sfinksa na około 7-8 tysięcy lat, co zdziwiło innych badaczy z tej dziedziny z całego świata. Bowiem wysnuwanie tak odważnych teorii często wiąże się z mocną krytyką i wręcz wykpiwaniem. Mimo wszystko utożsamianie wieku Sfinksa z piramidami w Gizie rzuca nowe światło na ten tajemniczy temat. Czy kompleks piramid jest zdecydowanie starszy niż zakłada się współcześnie? Jest to więcej niż prawdopodobne. Inna teoria w kwestii przedstawienia za pomocą kompleksu piramid układu Oriona sprzed 12,5 tysiąca lat głosi, że obiekty ułożone zostały w ten sposób na cześć jakiegoś wielkiego wydarzenia, które miało miejsce w tamtym czasie. Zatem można zauważyć, że kwestia wieku piramid wciąż nie jest jasna i w stosunku do niego powstaje ogrom naprawdę interesujących teorii. Powróćmy na chwilę do kwestii architektury piramid. Warto odnotować, że zbudowane zostały na sztucznie zrównanym terenie. Teren nieopodal kompleksu piramid obfituje w mniejsze i większe lekkie wzniesienia, a ziemia, na której stoją piramidy, jest idealnie płaska. Boki wielkiej piramidy są perfekcyjnie zwrócone na cztery strony świata, pokazywane przez kompas. Fascynujące liczby, które towarzyszą piramidzie Cheopsa, zdają się świadczyć o wyjątkowo jej tajemniczym przeznaczeniu. Matematyczna perfekcja, z jaką została stworzona, wybitnie mocno zadziwia opinię społeczną. W piramidzie Cheopsa stosunek masy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 3,1416, czyli przedstawia liczbę pi z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Mnożąc wysokość piramidy przez miliard, otrzymamy średnią odległość Ziemi względem Słońca. Ciekawie przedstawia się niwelacja podłoża pod piramidą, która nigdzie nie przekracza 1 cm. W swojej książce John Taylor wysnuł koncepcję, zgodnie z którą liczba pi została celowo zaimplementowana i ukryta w strukturze wielkiej piramidy. John wyliczył, że obwód piramidy podzielony przez jej wysokość wykazuje wartość bardzo bliską 2π. Idąc dalej, zasugerował, że wielka piramida jest swojego rodzaju przedstawieniem Ziemi i liczb jej tworzących w mniejszej skali. Bowiem wysokość piramidy odpowiada promieniowi poprowadzonemu od środka Ziemi do bieguna północnego, a obwód obiektu jest idealnym odzwierciedleniem obwodu naszej planety na równiku. Ten sam człowiek w książce Wielka piramida, dlaczego została zbudowana i kto ją zbudował, przedstawił teorię, w której to nie Egipcjanie byli autorami niesamowitego kompleksu. Według Johna Taylora to biblijny Noe był architektem i nadzorcą budowy piramid. Kiedy weźmiemy pod uwagę unikatowe właściwości piramid, które zdolne są do akumulacji energii elektromagnetycznej i ich niebywałą matematyczną precyzję, która za pomocą cyfr i odpowiednich działań jest swojego rodzaju stworzoną skarbnicą danych przedstawiającą zeskalowaną otaczającą nas rzeczywistość. Sztucznie zrównany teren, na jakim są położone ślady silnej erozji wodnej na Sfinksie, to dochodzimy do wniosku, że piramidy w Gizie są autentycznym przykładem zaawansowanej technologii używanej na Ziemi tysiące lat temu. Są one jednymi z niewielu tak dobrze zachowanych pozostałości po pradawnych cywilizacjach. Oprócz przed chwilą wymienionych cech, piramidy posiadają jeszcze jedną unikatową zdolność, za którą odpowiada ich kształt. Zdaniem radiestetów, piramida sprzyja powstawaniu w niej nadprzyrodzonych mocy i niezrozumiałych energii. Badania radiestezyjne wykazały, że w modelu piramidy występują 3 rodzaje energii. Elektryczna pojawiająca się przy wierzchołku, magnetyczna przy ścianach bocznych oraz tak zwane zielone promieniowanie, nazywane zielenią negatywną. Poruszając temat piramid w Gizie, warto wspomnieć o hieroglifach, które w nich się znajdują, jednak nie w trzech największych. Część badaczy uważa, że hieroglify znajdujące się na ścianie mniejszych piramid mogą być swojego rodzaju planami inżynieryjnymi i kolejnymi matematycznymi wskazówkami. Ta kwestia wymaga dalszych badań i analiz. Jednakże część hieroglifów we wnętrzu piramid została rozszyfrowana. Tak zwane teksty piramid są zbiorem staroegipskich tekstów religijnych związanych z życiem po śmierci oraz trójpodziałem ludzkiej istoty. Teksty piramid zawierają w sobie zaklęcia magiczne, liczne hymny oraz mity i legendy. Wyryte w ścianach korytarzy teksty znajdowały się również w komorach grobowych władców.
przedstawiają również ideę trójdzielności człowieka, która przedstawia się w następujący sposób. Ach jest jednym z rodzajów ducha i stanowi jeden z centralnych elementów nieśmiertelności ducha nawet po śmierci ciała fizycznego. Ka to duch opiekuńczy człowieka, który jest jego niematerialnym sobowtórem, który nawet po śmierci nie opuszcza ciała. Duch Ba to ostatni posiadany przez człowieka według tekstów piramid. Po śmierci osoby duch mógł dalej funkcjonować w państwie umarłych, o ile zostało zachowane ciało, a osoba nie prowadziła życia pełnego grzechu i rozpusty. Temat tekstów piramid jest naprawdę bardzo interesujący i zachęcam Was do jego zgłębienia. Książką przełożoną na język polski jest Teksty piramid z piramidy Unisa Andrzeja Sarwy z 2005 roku. Powracając do sprawy konstrukcji piramid. Ich intrygująca trwałość i powolne, jak na ich możliwy wiek starzenie, spowodowane jest zaprawą, za pomocą której połączone są wielkie skalne bloki. Nazywa się ją superadhezyjną zaprawą. Sprawa jest tak zawiła, że do obecnych lat badacze mają wielki problem, aby jakkolwiek odtworzyć recepturę zaprawy. Odpowiednia kombinacja i ilość składników potrzebnych do jej stworzenia wciąż pozostaje tajemnicą. Dodatkowo piramidy w czasach swojej świetności pokryte były idealnie wypolerowaną wapienną skorupą. Ten widok musiał być zdumiewający, gdyż wypolerowana obudowa, odbijając światło, lśniła dosłownie jak złoto. Wierzchołki piramid wieńczyły piramidiony. Posiadały one taką samą wielkość i proporcje, co piramida, na której były ulokowane. Posiadały na sobie wyryte znaki i hieroglify i nie wiadomo, jaką mogły pełnić funkcję. Stworzone z granitu, niekiedy pokrywane były złotem. Warto zwrócić uwagę na kwestię surowca, z którego wykonywane były wierzchołki. Granit jest głębinową, kwaśną skałą, w której znakomitą część stanowi kwarc. Ten w dużej mierze zbudowany jest z dwutlenku krzemu, a krzem jest podstawowym pierwiastkiem niezbędnym do produkcji wszelkiej maści procesorów, które znajdują się niemal w każdym urządzeniu elektrycznym na Ziemi. W tym punkcie przechodzimy do wyjątkowo kontrowersyjnej teorii, głoszącej, że piramidy w Gizie pierwotnie były potężnymi elektrowniami generującymi niespotykane ilości energii elektrycznej. Christopher Dunn w czasie swoich ponad 20-letnich badań ustalił, że Wielka Piramida w Gizie jest ogromnym urządzeniem akustycznym, co poniekąd udowodnione zostało w 2018 roku przez doktora Andrzeja Evlyukhina. Precyzja, z jaką wykonana jest piramida oraz jej charakterystyczny kształt, umożliwia obiektowi wejście w rezonans z Ziemią, konwertując energię ziemskich wibracji na promieniowanie mikrofalowe. Najbardziej zdumiewającą w tym wszystkim sprawą jest odkrycie domniemanych kabli oraz dawnych diagramów okablowania we wnętrzu korytarzy Wielkiej Piramidy. Dodatkowo natrafiono na pozostałości po czymś, co przypominało miedziane rury. Cytując Christophera Duna w sprawie pełnienia przez piramidy roli wielkich elektrowni. Granit zawiera duży procent kwarcu, w przybliżeniu około 55%. Kwarc ma właściwości transformowania energii kinetycznej w elektryczną. Komora Królewska jest sercem masywnego generatora energii elektrycznej. Wielka Piramida zaprojektowana została do wibracji i wytwarzania elektryczności. Z pewnością, kiedy weźmiemy pod uwagę wszystkie przedstawione w tym filmie fakty i teorie, kompleks piramid w Gizie zaczyna jawić się jako precyzyjne urządzenie w formie obiektu służące wytwarzaniu energii. Są to bardzo zagadkowe budowle, a historia ich budowy owiana jest tajemnicą tak wielką, że uznanie przez świat naukowy daty powstania obiektów innej niż sprzed 4,5 tysiąca lat prawdopodobnie jest całkowicie niemożliwe. Intrygujące piramidy od setek lat zastanawiają ludzkość i stawiają kolejne pytania. Wgłębiając się w ich historię, w wielu źródłach można natrafić na informację, jakoby stworzone zostały w czasach potopowych, 12 tysięcy lat temu, przez inżynierów z Atlantydy. Z pewnością są to dość odważne teorie. Czy rzeczywiście mogło tak być? Zostawiam Was z tym tematem na wieczorowe przemyślenia. Dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia.